Powtórne przyjście Jezusa to czas, na który z pewnością czeka wielu chrześcijan. To wtedy bowiem świat ma się na nowo odrodzić i panować ma na nim jedynie miłość i szczęście. Przedtem jednak, według biblijnych zapowiedzi, grzeszników ma czekać kara w postaci potwornych katastrof, które mają być manifestacją Bożego gniewu na ludzi, którzy złamali Jego przykazania i zwrócili się w kierunku zła. W Księdze Końca odnajdziemy także niezwykle przerażający fragment, opisujący postacie nazywane jako Czterej Jeźdźcy Apokalipsy, których przeznaczenie określone było ich imieniem. Zwycięzcy, któremu dano moc wygrywania, wojny, obdarzonego mieczem, który miał siłę wzniecania konfliktów, głodu, który odbierał ludziom pożywienie, a także śmierci, która odbierała życie i towarzyszyła jej potworna otchłań. Nie wiadomo do końca, w jakich warunkach ma dojść do objawienia się tych demonicznych jeźdźców. Jednak pewna kobieta jest całkiem przekonana, że to już nastąpiło i co więcej, zaczęli już oni wykonywać swoje zadania, co można łatwo zauważyć, gdy przyjrzy się otaczającemu nas światu. Co więcej, kobieta przekonuje, że udało jej się wykonać zdjęcia, na których wyraźnie widać, jak chmury uformowały się w czterech jeźdźców. Nie jest to jednak jedyny taki przypadek, bowiem jakiś czas temu podobny byt objawił się w czasie zamieszek w Egipcie, czym spowodował niemałe przerażenie. Czyżby był to trzeci jeździec apokalipsy wojna?